Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z serii NBA 2K22 My Career. W poprzednim odcinku wygraliśmy 97-85 z LA Clippers, czyli oczywiście trzecią drużyną w zachodu. Nie był to jakiś bardzo ciężki mecz. Defensywnie bardzo dobrze sobie radziliśmy, głównie właśnie Michael Porter, który każdy atak Leonarda praktycznie odpierał pod koszem. My rzuciliśmy 20 punktów, do tego dorzuciliśmy jedną zbiórkę, 7 asyst, 1 blok, 3 na 6 trójek, więc 50% skuteczności. Jestem ciekawy dalej, czy pokazują nam w miarę jakby w field goal percentage mamy 56, 39 free pointa, to naprawdę jest bardzo fajnie. Fajnie, 40% około mieć free point to jest super naprawdę. Choć oczywiście im więcej ma się rzucając w trójek, a dalej w miarę jest to procent tyle samo, to jest właśnie lepiej oczywiście. Free throw 80, chciałbym mieć 50-40-90, bo to jest taki... W sumie na to potem w meczu opowiem o tym. Mamy teraz przed nami mecz z dziewiątą drużyną Zachodu, czyli oczywiście Phoenix Suns. Tak, przez chwilę zapomniałem o imię i końcówkę. Phoenix Suns. 9 meczów do końca. Zaczynamy ze spotkania. Oczywiście gramy to spotkanie u siebie w Ball Arenie. Plus, don't forget about League Nights for ranked pro-am games and Club 2K for buckets and beats. That's it for me. I'll see you at the next event. Welcome to a new episode of NBA 2K TV. Let's roll right into it with some 2K TV interactive. This week, all interactive questions are brought to you by Totino's. Okay, from pizza rolls to pick and rolls, which prominent pick and roll duo went to back-to-back NBA Finals? I przenosimy się już do Ball Areny na to spotkanie oczywiście z Phoenix Suns. No, dla Phoenix na pewno będzie ważny mecz, bo oni oczywiście dalej walczą o to, żeby być w playoffach, a nie w play-in turnamencie. Nie zamierzamy oczywiście im jakoś zbyt pomagać. Liczę, że jakoś nam się uda to wygrać, to spotkanie. Choć będzie trudno, bo spotkamy się z świetnym point guardem oczywiście, czyli właśnie oczywiście Chrisem Paulem. Spotkamy się też z świetnym shooting guardem, między innymi Devinem Bookerem. No ogólnie no, finaliści poprzedniego sezonu, więc nie ma co tu dużo oczywiście gadać. Dobra, jeśli chodzi o właśnie mówiłem 50-40-90, to właśnie bardzo rzadka ilość właśnie zawodników praktycznie ma te takie, to jest naprawdę rzadkość mieć taką, takie właśnie te procenty tych właśnie z trzech rzeczy, czyli właśnie 50% skuteczności rzutów z gry, 40 z trójek i 90 z free throwów. Co ciekawe, jest jeden tylko zawodnik chyba w historii NBA, czyli obecny też gracz, który gra w Portland Trail Blazers, jeśli się nie mylę, obecnie gra, który ma 50-50-100 nawet, więc to jest dość ciekawe, zawsze szybko skoczyłem, ale Michael Porter, dobrze tutaj piłkę i tak przejął, Gordon, Jamal schodzi, faulowany i trafia, pięknie. Zaczynamy od razu, już w pierwszych dwóch naszych akcjach ofensywnych zbierają faul Phoenix Suns. Najpierw DeAndre Ayton, czy nie, Crowder i teraz Mikal Bridges. Chris Paul, no jest, jeśli chodzi o rzucanie z trójek, potrafi rzucić, ale nie jakimś mega groźnym, myślę, zawodnikiem, więc aż tak się o to nie boję, więc bardziej się z midrange oczywiście boję jego rzutów. Crowder, on jest za to świetnym trójkowcem. Podanie do Gordona, Gordon, Michael. Chciałem poszukać bardziej Jokicia. Udaje mi się, Jokic ma dużo miejsca. Dziwne, że nie próbował. Jamal rzuca, nie trafia. Jokic zbiera i Jokic trafia. Szkoda, że Jokic na mnie próbował. Przez chwilę, jak dostał do mnie podanie, Ayton by od razu musiał usunąć, miał tam dużo dość miejsca. Aj, dobrze zrobiony screen, niestety. Dobrze to wykorzystali.
Fernando. Pięknie teraz to zagrane, bo Jokić do Gordona i mamy kolejne punkty. Świetny start jak na razie w tym spotkaniu. 9-2. Widzę, że Booker gra z jakąś kontuzją. Taką oczywiście, w którą już może grać, ale nie jest w pełni, aby można powiedzieć, zdrów do gry. Choć oczywiście próbuje tutaj pomóc Phoenix, żeby wejść do tej fazy playoffów. Widzę, że coś z plecami, bo właśnie się tu przed chwilą trzymał po tej akcji. Michael, ładnie, nie ma asysty oczywiście, ale ważne, żebyśmy punktowali od samego początku, żebyśmy się jakoś nie zatrzymywali. I teraz Murray, blocking foul. Szkoda, myślałem, że może będzie charging foul offensive właśnie w Bookera, ale jednak nie. Choć właśnie w tym roku, w tym NBA często próbują wymusić charging faula, podstawiają się właśnie zawodnicy, tak? Co w poprzednim NBA na przykład rzadkością mega było. Trafia Chris, niestety. Pomimo, że myślę, że w miarę i tak defensywnie w obronie w miarę robiłem wszystko prawie co mogłem. Podaję do Jokicia. Murray, trójka. Nie ma, kurde, szkoda. Ale nasza piłka ostatni Ayton dotykał. Dobra, to jednak skończyło się dla nas oczywiście pozytywnie obecnie na tą chwilę. Paul, no nie mogłem sobie pozwolić, żeby Chris Paul mnie tutaj przeszkodził. Mnie jednak to nie jest jakiś zawodnik takich gabaretów, żeby mi tak z łatwością robił. Choć nieraz tacy zawodnicy mali potrafili właśnie dobrze zagrać w defensywie. Ayton. Booker, nie będzie podania do Bookera, pewnie do Pola. Nie chcę za daleko trochę przedam, ale jednak dobra. Nie taki głupi faul Portera, może i to nie trafi z free throw, zwłaszcza, że będziemy tu przeszkadzać. Pierwszy taki 81% rzutów z free throw, więc on nawet wyższy od nas procent, ale on pewnie, w sumie, czy mniej rzuca, może nie. Ale nie trafiłby drugiego free throwa, więc jak na razie w tym spotkaniu ma 50% skuteczności. Michael może oddać do tyłu, oddaje do Murraya. Do Jokicia najpierw niech właśnie podaje, bardzo dobrze. I to musiała być trójka, ledwo to już bałem się, że wypadnie. Mógł podać czy do mnie, czy do Jamala, ale widziałem, że Jamal jakoś niezbyt prosił, a nie chciałem, żeby Jokić tam właśnie nie trafił, więc ja poprosiłem o tą trójkę. Booker rzuca, nie trafia, Jokić zbiera. Michael, ładnie, bez problemów trafia. Bardzo dobry początek. Chris Paul teraz, timeout, pierwszy biorą Phoenix Suns. No jednak nie dziwię się, nie grałem za dobrze, też ich jedna z dwóch największych gwiazd. No i to w sumie też można by go tak zaliczyć, a jednak to Chris Paul i Booker są tacy All-Stars, oczywiście. No i schodzimy teraz, jak wrócimy, liczę dalej, będzie fajne prowadzenie, może nie spore, ale fajne. Nie ma takiego fajnego prowadzenia, bo tylko punktem jednym. Nie wiem, jednak kryjemy teraz Bookera, no muszę właśnie uważać, żeby tu to krycie mi nie uciekło jakby. Nie ma, Michael zbiera. Ale i pas do Gordona i świetnie to było rozegrane. Mamy 44 punkt. Bardzo ładnie. Połowa, znaczy nie, w sumie nie połowa tej drugiej kwarty, bo my gramy 7 minut, więc jeszcze dużo czasu tej drugiej kwarcie zostało. Kurde, faul. Liczyłem, że może jakoś tą piłkę trochę wytrącę Polowi, ale jednak nie tym razem. Booker, trójka. Nie trafia, właśnie miał mówić, że źle zostawiam trochę Jokić. Będzie jump ball Jokić i eight. Tak, będzie jump ball, no. Zobaczymy, oby wygrał Jokić, choć szanse są dość równe, obydwoje oczywiście są centerami. I wygrywamy. Jump balla, dobrze.
Gordon, pod kosz, pięknie. I mamy pierwszą asystę w końcu. Bo naprawdę dość długo nam zeszło, żeby zdobyć tę pierwszą asystę. Airball teraz Bookera. No nie najlepiej na razie sobie radzi Devin, ale nie dziwię się, jak on gra z kontuzją jakąś. Gordon. Aj, szkoda. Za późno mu trochę podałem, to też muszę przyznać, że właśnie za późno mu trochę podałem, ale i tak szkoda, że tego nie wykończył. Bridges, pod kosz, Michael, blok, Devin rzuca, nie trafia, Michael zbiera, ładnie. W defensywie kolejny raz pokazujemy, że w tym meczu nam defensywa naprawdę bardzo dobrze idzie. Gordon, trafia. Troszkę tutaj właśnie widać chyba, że chce te asysty w miarę podbić, bo dość słaby początek był, jeśli chodzi o asysty. O punkty się jakoś niezbyt martwię, bo tak analizując jak na razie ten mecz, nie wydaje mi się, że będzie tu jakoś mega trudno mi zdobywać punkty. Faul Gordona i Chris Paul rzuty wolne, pewnie obydwa trafi. Pierwszy celny, drugi celny, czyli nie ma jakiegoś zdziwienia. Gordon niestety, ale no nie miałem szans jednak tutaj z Aytonem powalczyć o ten rebound. Booker pod kosz, Jokic, blok, piłka szans oczywiście. Ale nie ma naprawdę łatwego życia w tym meczu Booker. Bridges, 10 sekund do końca. Aj, nie mogę się przedrzeć. A dobra, rzuca, a to jest midrange, więc mógł to trafić, właśnie trafić. Niestety nie mogłem tam troszkę się przedrzeć przez chwilę. 3 minuty do końca tej drugiej kwarty. Byłem niestety troszkę odpychany tutaj przy tej trójce, więc ciężko byłoby, żeby weszła ta trójka i niestety nie weszła. I teraz jeszcze Devin Booker turnover. No to jest koszmar, jeśli chodzi o ten występ dla niego. Michael, pod kosz, Jokic, rzuca, trafia, ładnie. 50 nasz punkt. Jokic, świetny, znaczy przechwyt w sumie. Podaję do Michaela. Michael, nie tak to miało wyglądać, chciałem asystę. A niestety oczywiście nie ma. The second chance point, właśnie jak teraz na przykład Porter, czyli nie trafił, potem jeszcze jednak zebrał i znowu trafił. Są spoko, pokazuje to o tym, że naprawdę dobrze w ofensywie sobie radzimy, jeśli chodzi o zbiórki, ale niestety no zabiera mi tam przed asystę, co mi się niezbyt podoba, zwłaszcza w takich meczach, gdzie troszkę ciężko mi o te asysty. Darko Saric, Payton. Payton pod kosz, Green, Jokic i mam blok. Oj, jak. Dobra, jeszcze mamy piłkę i to muszą być punkty. Dobra, mamy 9 punkt. Troszkę tu nie było szczęścia, jak właśnie się odbiło jednego. Nie, kto to dokładnie jest ten gościu z Afro, takim dużym Phoenix. Może tak się Ruki, bo nie kojarzę, kogo oni w ogóle mają. Jeśli chodzi o rookie w tym roku, kogo oni wybrali w drafcie. Saric musiał to trafić. Jokic
Dawaj pod kosz. Nie, niestety to Greena podaje, ale są punkty, ale próbuję te właśnie asysty jakoś pozywać. To ja jakby asystuję, daję asysty Jokiciowi na przykład. Drugi faul. Siadamy tu się na ławce już do końca tej drugiej kwarty. I po pierwszej połowie prowadzimy 63-51. Bardzo fajny prowadzenie. Nie, kojarzę tego gościa. On miał taki dunk, taki wsad miał w finałach na PJ Tuckerze. Johnson, właśnie. Tylko nie pamiętam, jak on miał na imię. A mniejsza z tym. Będziemy już zaczynać powoli drugą połowę za niedługo. I zaczynamy. Teraz mamy kryć Devina, czyli zaczynamy tą trzecią kwartę od bycia shooting guardem. Ciekawe będzie, jak będzie nam, czy Devin Booker przez to, że ja go będę krył, będzie sobie radził lepiej, czy właśnie tu chodziło o to, że Murray go dobrze krył, czy po prostu jakoś ogólnie w tym meczu sobie po prostu nie radzi. Gordon, dobrze, że rzucił, bo bałem się, że przez to, że będzie czekał, już nie trafi. Jest trzecia asysta nasza. Niestety nie zdążyłem pójść za Bookerem. Nie lubię, jak naprawdę tak kocioł tak się dzieje i tam się właśnie tak blokuje. To nie jest realne, żeby tak właśnie zawodnik by stał w miejscu i nie mógł przejść. Nie wiem, jak ten pol mi tutaj przeszkodził w tym. Mi się wydawało, że już go ominąłem. Booker. Crowder nie trafia, Jokic zbiera. Jokic. A, i faulowana i tak trafia, o to chodzi Jokic. Bardzo dobrze, daje tam jeszcze właśnie przez to, cieszę się głównie przez to, że nie dość, że będzie miał szansę 3 punkty, to jeszcze nam daje oczywiście asystę. I ma teraz free throw, a cennego pięknie. Nie mogę doskoczyć właśnie do Bookera. Tak chwilę ucieknie i nie mogę wrócić za nim. Przez to teraz sobie trochę punktuję. Faulowani jesteśmy tutaj ewidentnie. Chris Paul tym razem fauluje. Celny free throw. Trzeci nasz w tym meczu. I czwarty, więc jak na razie 100% skuteczność w tym spotkaniu. Więc może troszkę podbijemy, choć 90% będzie już trudno naprawdę przynajmniej mieć na koniec sezonu. Musiałbym teraz dużo free throw mieć i wszystkie oczywiście trafiać. Dobre podanie do Aytona. Typowy Chris Paul oczywiście, czyli to szukanie tych zawsze zawodników. Michael, idź. Nie, oddaję piłkę. Nie wiem, Michael powinien to zrobić. Michael powinien to zrobić. Gordon. No to go jest Gordon, typowy. On nigdy nie potrafi praktycznie za pierwszym razem trafić takich właśnie piłek, tylko zawsze to dobitkę praktycznie ma, albo po prostu zabiera piłkę rywal. Może ja po prostu muszę takie łatwe piłki rzucać na alejupa oczywiście, bo on lubi dunki, więc może o to chodzi, nie wiem. Nie powinien tego trafić, właśnie tak myślałem. Muszę jeszcze wrócić do niego. Crowder, on już niestety trafia. Jeszcze próbowałem tam od tyłu zablokować, ale chyba nie zdążyłem właśnie. Gordon, weź to traf. No nie no, Gordon nie potrafi trafić takich prostych piłek. Musiałem alejupę, chyba mu tym razem też już. No naprawdę, chyba będę mu posłał alejupy. Dobra, ja się zajmuję Bookerem. Booker tu dostaje właśnie screena. Trafia, no. Zaczął lepiej grać, jak go kryjemy, co mi się bardzo nie podoba oczywiście. Jokic rzuca, to jest też typowy rzut, Jokic musi praktycznie raz na mecz takie coś zrobić, czyli wymuszony taki rzut szybki, któremu nigdy praktycznie nie wchodzi. Dobrze Gordon, no pokazał przynajmniej trochę ostrości, to też się przyda oczywiście, żeby ich ostrzej potraktować. Crowder to jest dobry rzucacz, rzucający.
Więc on nie powinien mieć problemów. Schodzimy. Wracamy. Mamy czwartą kwartę już? Nie, jeszcze końcówka trzecia. I Phoenix prowadzi. No to mi się akurat nie podoba. Jermichael Green. Jermichael Green, jak ja nie lubię naprawdę z niektórymi zawodnikami grać. Mają łatwe piłki, to nic nie zrobią, tylko oczywiście nie trafią. Oj, zapominam przecież, ja nie kryję już pola, ja kryję Bookera. Pomimo, że z chorymi plecami to jednak to jest Booker. I teraz, no jak tego nie, jak to nie wpadło? Przecież nikt nas praktycznie nie dotknął. To są te naprawdę w tej grze uroki tej gry, że jak tylko jakikolwiek zawodnik jest bliziutko, nie dotyka nawet naszego zawodnika, ale jest blisko, to nie da się praktycznie trafić. Dario Saric. Nader. Nie wiem, kto to jest za gościa, ale trafia trójkę. Spoko. Nie znam gościa, ale trafia trójkę. Green, masz wolne miejsce. No, a i tak już naprawdę zawsze praktycznie zawodnicy nie mogą zrobić. Łapią tą piłkę, rzucają. Tylko oni muszą jakoś zawsze zrobić te dodatkowe, czasami często niepotrzebne kroki. Kamiński. Nie trafia. Zignanji zbiera. Nanji. A i ta piłka przeszła, jeszcze ma piłkę, nieważne, że tu nie będzie asysty. Najważniejsze, żebyśmy troszkę tą właśnie stratę naszą zmniejszyli. Już tylko to są dwa punkty, to jest praktycznie nic w meczu koszykówki oczywiście. Nie powinien tego trafić, nie trafia właśnie. Dobrze, tam defensywie wróciłem. 84-82 przed ostatnią kwartą, będzie bardzo to ciekawe spotkanie oczywiście. I zaczynamy. No dawno nie było tak, znaczy, no w sumie nie pamiętam kiedy ostatnio, że mieliśmy tak, że właśnie czwartą kwartę wchodzi jako, że właśnie przegrywają na samym początku, ale już jest remis dosłownie 7 sekund w pierwszej kwarcie, już, znaczy w ostatniej kwarcie już trafiamy. Ale też graliśmy troszkę rezerwami, myślę, że tak wrócimy, już są podstawowa piątka, to już nie będzie tak źle. Przeszkadzałem tu Saricowi, bo widziałem, że ma łatwą piłkę, a Jokic jeszcze nie dobiegł i myślę, że to dobrze się opłaciło. Green do tyłu, Will Barton, Jokic, oddaj, pięknie, Barton, trójka. Kurde, szkoda, że nie było Mareja, ma taką akurat właśnie akcję, taką typową pode mnie albo Mareja. Kamiński będzie pewnie podawał, nie podaje i trafia, kurde, szkoda, bo chcę jak najszybciej w miarę oczywiście spróbować im uciekać, nie chcę jakiejś gry takiej w miarę równej, bo po co mi to. Green, trafiaś to traf, ładnie, dobrze, już szósta asysta. Dobre podwójne tam krycie Kamińskiego chyba. I teraz ładnie dostajemy podanie i trafiamy. Dobrze, tam weszliśmy pod kosz i mamy prowadzenie. 13 nasz punkt, więc jakoś na razie jeszcze dużo nie rzucaliśmy, ale tak mówiłem, myślę, że jak będę chciał próbować te punkty zdobywać na tak właśnie, że tylko będę myślał punkty, to myślę, że będę zdobywał, bo tu nie jest jakoś na razie trudno. Nie będzie nam Booker rzucał. Aj, tutaj trudno troszkę. Nie będzie jednak rzucał. I zbieramy piłkę. Podanie szybkie do Monte Morrisa. Monte Morris. Powoli. Wolę właśnie w miarę to nie śpieszyć się. Nikola jakiś teraz dostał świetne ode mnie podanie. I mamy siódmą asystę. Super. Super to było, rozegrałem. Poczekaliśmy w miarę, aż się ktoś fajnie pokaże nam. I wykorzystaliśmy to. Timeout biorą Suns, 4 punkty przewagi mamy na niecałe 5 minut do końca. I wracamy do tego spotkania. Booker nie trafia. Dobrze. Mamy piłkę.
kontratak teraz. Jamal, tu po prostu do kogokolwiek, nie stawałem da miarę na kogoś specjalnie, tylko po prostu dałem naprzód ten analog, czy poszłoby to do Mareja, czy do Michaela, tak czy tak by się to skończyło trafieniem. Chciałem mu zrobić steal i w ostatnim chwili praktycznie. Podaję do Mareja, ale i pięknie, to musiałem wykorzystać. Widziałem, że Marej tam biegnie z przewagą troszkę z przodu, więc musiałem to wykorzystać. I pięknie, i showtime pokazujemy właśnie w takim momencie nawet, że jeszcze nie mamy takiej pewnej przewagi, ale showtime włączyliśmy. Chris Paul, no może sobie poradzić z Gordonem, bo Gordon nie będzie jakimś mega zwinnym zawodnikiem oczywiście. Booker. Nie trafia. Gordon, pomimo, że Paul tam go popycha, to i tak skutecznie. I mamy już 10 punktów przewagi na 3,5 minuty do końca. No końcówka tego spotkania naprawdę wygląda świetnie. Trafia niestety, trójkę, szkoda. Ładno zagrana dwójkowa akcja z Nikolą Jokiciem. I szybko rzucamy kolejne 2 punkty. Dawno nie mieliśmy 100 punktów, więc teraz na pewno wbijemy już w tym meczu. Pięć sekund do końca. Ayton rzuca, trafię. Nie miał dużego jakiegoś rzutu. Jokić nie miał łatwego rzutu. Niestety spróbował jednak. Może niepotrzebnie, bo jakoś się nie śpieszymy tam naprawdę. Jokić pięknie i zbieramy piłkę. Kurde, jednak nie poradziliśmy sobie z Chrisem tym razem. Bridges. Trójka. No i robią niestety teraz przez to właśnie jak grałem teraz ciekawsze to spotkanie. Nikola, to musisz teraz... Aj, ten głupi Johnson musiał wpaść oczywiście i zabrać mi tą asystę, ale oby jakiś przynajmniej rzucił te 2 free throwy. No. Bo jednak fajnie jest wygrać, ale fajnie jest właśnie też zdobywać oczywiście statystyki indywidualne. Mam setny punkt. 6 punktów przewagi, 2 minuty do końca. Crowder ładnie to zrobił, ale też niestety nie trafił. Dobra, teraz dostałem podanie od Jokicia i wykorzystujemy. 17 nasz punkt, Jokic też sobie nabija oczywiście asyst w taki sposób. Booker rzuca, trafia. Jeszcze jakoś w miarę próbuję podtrzymać Phoenix Suns, ale myślę, że powoli trzeba już żegnać Phoenix z tą szansą tutaj, że z nadzieją tutaj, że wygrają jakąkolwiek. Jamal, ale jub do Gordona. Jak nie wiesz co zrobić, to w sumie i widzisz, że Gordon jest na parkiecie, to czemu nie spróbować rzucić mu oczywiście alejupa. I w taki sposób myślę, że już definitywnie wygraliśmy to spotkanie. Jeszcze tutaj Chris. Myślę, że nie było aż tak źle, bo tam właśnie przeszkadzałem mu, więc nie powinienem chyba dostać to defensive breakdown, no ale spoko. To już to, ale naprawdę backcourt violation. Dzięki Gordon, naprawdę. Nie mógł zaczekać na mnie, aż wejdę już oczywiście na naszą połowę. 50 sekund do końca tego spotkania. 6 punktów jeszcze straty, więc jeszcze mogą coś zrobić oczywiście, zwłaszcza jak teraz trafią trójkę, wtedy zostanie tylko 3 punkty. Nikola Jokic, tak, dzisiaj zdecydowanie zasłużył, żeby być zawodnikiem meczu. I wracamy. 45 sekund do końca.
Czałwary będą chcieli za wszelką cenę rzucić te punkty i nie trafiają. I myślę, że to będzie już koniec. Chciałbym faula i to zrobiłem. Pewnie nie trafi już free throwa, ale chcę sobie spróbować przynajmniej rzucić te punkty jeszcze dodatkowe. Mam 18 punkt. I mamy 19, czy jednak podbijemy sobie mocno te free throwy, jeśli chodzi, znaczy mocno. Może z 82 będzie mniej procent. Chciałem jeszcze właśnie te punkty, mamy średnio 20. Więc chciałem właśnie w miarę jeszcze sobie podbić te punkty, co mamy średnio. Dobra defensywa. I myślę, że to będzie już koniec. Jeszcze to... Aj. Chciałem dostać jeszcze podanie, spróbować ten 20 punkt trafić, ale dobra, już nieważne. Mikal Bridges. Trójka jeszcze na koniec. Naprawdę oni będą próbowali to robić? Dobra, fauluj mnie. Pewnie teraz stracimy te free throw, ale przynajmniej jeden punkt chcę sobie zdobyć. Mamy 20. I 21, super, super. Nie ma szans już. Nawet jak trafią teraz, no to i dalej mają 4 punkty straty na 7 sekund do końca. No tam oczywiście jakieś jeszcze szanse mam, ale nie wierzę. No ale naprawdę to jest walka do ostatnich sekund, do zwycięstwo. Jednak Nether faulowany. Czyli 3 free throwy mają, to jakby trafi trójkę, jeśli wszystkie trafi. Będziemy musieli nakładać na jego presję w sumie. Zapominam o tym, jesteśmy u siebie przecież. Możemy mu tak klikać R2, L2, żeby wywierać na nim presję. I trafia jednak 3 free throwy. Tym razem już nie chcę ja dostać, choć w sumie jakby... Podałem właśnie do Jamala. Bo nie chciałem już robić, bo czuję, że teraz bym na pewno nie trafił, a tak tu mamy fajnie, bo chyba 8 na 8 czy 6 na 6 free 8 na 8 bo mamy free throw celny, więc super. Wygrywamy 108 do 104. Zacięte bardzo spotkanie, ale najważniejsze, że mamy oczywiście zwycięstwo kolejne nasze w tym sezonie. Zobaczymy jak w sumie jak tu z tymi badges. Dostałem jakiś shooting. Może jeszcze jakoś się uda do końca sezonu jeden zdobyć, badge, defensive, znaczy słaba nadzieja, żebyśmy to zrobili. Ale oczywiście to nie zginie, w następnych sezonach też będziemy mogli. Jeszcze chyba jedno spotkanie zostało w marcu. Z OKC, tak, jeśli się nie mylę. To będzie akurat takie spotkanie bardziej, myślę, że relaksowe to naprawdę. Bo jednak nie widzę w nich jakoś wielkich rywali. Miałem free point, a to pamiętam, polepszyć sobie i już mamy. I jeszcze możemy free throwa, tak, możemy free throwa, super. Więc zostało nam już bardzo niewiele, bo 4 upgrade'y i mamy 83 overalla. No i właśnie tam myślałem, kolejny mecz będzie z OKC. Coraz bliżej, naprawdę już bardzo blisko tego zapewnienia sobie konferencji. Patrzę sobie na standings. Mamy, no to właśnie... Clinched playoff, ale jeszcze nie mamy tego Z jakby, czyli clinched conference, czyli właśnie zapewniona konferencja jakby. No dobra, kolejny mecz z OKC, nie, jeszcze trzy mecze w marcu. Bądźmy szczerzy jednak, OKC, tutaj 10, 9. Myślę, że jednak jedynie zostały nam mecze trudne z Lakersami, te dwa. No i jeszcze Grizzlies może być trudne, reszta to nie powinny być aż takie ciężkie, ale zobaczymy. To by było tyle oczywiście w tym odcinku. Dzięki wam za oglądanie i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!